Dzień dobry Państwu. Zostaliśmy w gronie może nielicznym, ale za to bardzo jakościowo wysokim. Szanowni Państwo, ta dyskusja jest dyskusją kończącą oficjalnie pierwszy Kongres Debaty Publicznej, który się odbywa, jak wiadomo, w Centrum Prasowym Foxa w Warszawie. Ale liczę na to, że będzie to dyskusja też z Państwa udziałem aktywnym, bo ona będzie już miała nieco bardziej swobodny charakter. Chciałbym bardzo serdecznie przedstawić może najpierw Annę Kalinowską-Balcerzak z Fundacji BTech Think Tank. Myślę, że przywitamy brawami Annę. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz Sarę Smyczek-Gołębiewską, która no, z jednej strony oczywiście jest członkinią zarządu Instytutu Dyskursu i Dialogu, ale jest też, o czym nie wszyscy wiedzą, prezeską zarządu Stowarzyszenia Analityków Mediów Elektronicznych. Brawa. Witam serdecznie. Proszę Państwa, dzisiejsza dyskusja dotyczyć będzie edukacji medialnej. Ten wątek pojawił się podczas poprzedniego panelu dyskusyjnego, wywołany niejako przez Annę Kalinowską-Balcerzak. Będziemy go kontynuować, ale będziemy również opowiadać o naszych doświadczeniach. Tutaj zwłaszcza liczę na Sarę w tej kwestii, ponieważ trochę tych doświadczeń się zebrało we wszystkich naszych organizacjach na temat tego, jak edukować medialnie. Bo ja przyznam się szczerze, mam z tym pewien kłopot. Na każdej, dosłownie każdej konferencji, na której byłem z okolic medioznawstwa, jest taki ogólny wniosek, z którym się wszyscy zgadzają, trzeba prowadzić edukację medialną. I oczywiście jest to prawda, raczej nikt nie zaprzeczy, że to jest słuszny kierunek, tylko diabeł tkwi jak zwykle w szczegółach. To znaczy, jak to robić, czy konsolidować pewne inicjatywy, które już istnieją, czy może w tym pluralizmie i w tych różnych metodach różnych podmiotów prowadzących tę edukację medialną jest jakaś metoda, czy wprowadzać to do podstawy programowej szkół podstawowych, jeśli tak, to jak. To myślę, że są dużo ważniejsze pytania niż to, czy my w ogóle potrzebujemy edukacji medialnej, bo to chyba jest punkt wyjścia w ogóle do naszej dyskusji. W ogóle to nie jest tak, że ktokolwiek z nas kwestionuje potrzebę edukacji medialnej. Więc może najpierw oddam głos Annie Kalinowskiej-Balcerzak właśnie z prośbą, żebyś powiedziała, jak ty widzisz tą edukację medialną, jakie są twoje doświadczenia i jakie najważniejsze kwestie tutaj są warte wspomnienia. Dziękuję, witam Państwa serdecznie. To ja może podciągnę ten wątek, który zaczęłam w pytaniu do poprzedniego panelu dotyczącego wpływu nowych technologii, bo tutaj się zrobiła taka opowieść trochę o strasznym big techu, który rośnie w siłę, podsypywany pieniędzmi i o krytykach, naukowcach, intelektualistach, którzy go opisują. No to nie jest trochę tak, że ten big tech to jest jak Tamagotchi i jak jest coraz bardziej podsypywany pieniędzmi, to rośnie w siłę, a ci zwykli ludzie nie mają na to wpływu, ponieważ mam wrażenie, że to właśnie rzecz w tych zwykłych ludziach i w tym, w jaki sposób ich przygotować jako odbiorców nowego typu. No bo kiedyś mieliśmy model nadawczo-odbiorczy, że byli wielcy nadawcy mass-mediowi i odbiorcy, którzy nie mieli za bardzo wpływu i możliwości, tylko mogli odbierać te treści, które były im serwowane. Weszły nowe media, zaczęła się dyskusja, możliwość komentowania. Im bardziej te media były dostępne dla ludzi, tym bardziej stawaliśmy się wszyscy my wytwórcami treści i producentami treści. Natomiast w którymś momencie mam wrażenie, że doszło do takiej zupełnej samowolki, która przestała być jakkolwiek kontrolowana. Każdy może być producentem, każdy może być wytwórcą treści. Bardzo dobrym przykładem ostatnich sezonów i też tym, jak bardzo kruche to jest, była na przykład ekipa Fritza, która zdobyła niewiarygodne pieniądze właśnie na popularności takiej mało refleksyjnej i polegającej głównie na rzucaniu i podbijaniu pewnych trendów łapanych przez młodzież, których, przepraszam bardzo drodzy koledzy i koleżanko, ale no my ich nie rozumiemy już, bo mamy po 30 lat. Ja nawet 40.
Albo 40. Ja jeszcze nie. Ale z drugiej strony właśnie to jest, my się trochę śmiejemy, że kiedyś Snapchat był takim medium, którego nie rozumieliśmy, teraz TikTok jest takim medium, którego nie rozumiemy. Natomiast pieniądze i zasoby, jakie są tam kumulowane, są bezapelacyjnie ogromnej skali i zastanówmy się, dlaczego to tak jest, dlaczego te zasoby są kierowane do ludzi bardzo młodych, którzy nie mają do końca tych zasobów pieniężnych, żeby z nich korzystać samodzielnie, ale mają pewną siłę przekonywania ciągnącą te starsze pokolenia za sobą. I to jest jeden taki wątek. Drugi taki wątek, jeżeli się pytamy, jak ta edukacja medialna powinna wyglądać, czy to powinno być rozproszone, czy powinny być skonsolidowane te działania. Ja jestem też członkinią od wielu lat Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. I o ile kongresy edukacji medialnej są bardzo, bardzo życzliwymi i też owocnymi inicjatywami, są zapraszani też goście i key speakerzy z zagranicy, też czynni badacze, którzy robią bardzo dużo ciekawych projektów, to z drugiej strony na poziomie takiego codziennego funkcjonowania tej instytucji nie dzieje się za bardzo nic. W sensie nie można też funkcjonować w taki sposób, żeby organizować tylko co 2 albo 3 lata wydarzenie ogólnopolskie, czy nawet o randze europejskiej, ale właśnie te instytucje, organizacje, które mają ten mandat, które walczyły albo starały się o posiadanie wpływu, powinny budować ten wpływ codziennie. A z trzeciej strony jest taka organizacja jak nasza, czyli BITEC Think Tank, Fundacja Wspierania Nauki i Rozwoju Edukacji, którą założyliśmy z moim mężem 1,5 roku temu. I prowadzimy ją we 3 osoby bez żadnych grantów, bo nie mieliśmy też przy naszej pracy zawodowej i naukowej czasu i cierpliwości na czekania rozstrzygnięcia grantowych. A w tym momencie jesteśmy 2. pod względem rozpoznawalności organizacją w Polsce, która zajmuje się sprawami młodych naukowców i 1. jeżeli chodzi o liczebność na Instagramie. 2. jest Krajowa Reprezentacja Doktorantów, która jest w plecy 50 followersów od nas. Więc nie są 1000, tylko my dążymy teraz do 1000 followersów. Więc to jest taka skala. I oczywiście jakby my się umówiliśmy w tych naszych działaniach, że budujemy to wszystko organicznie. Oczywiście to będzie trudne i to wymaga naszego wysiłku, zaangażowania, ale też wymaga kontaktu faktycznego z tymi odbiorcami. I bez takiego kontaktu faktycznego, bez diagnozy ich potrzeb, bez wczuwania się trochę, kolokwialnie mówiąc, w ich buty, no my nie możemy w ogóle mówić i bez tego właśnie zdania sobie sprawy, jak bardzo ważne jest krytyczne myślenie na poziomie tego, że kiedyś piórnikiem to był ołówek, cyrkiel i ekierka, a teraz to jest Canva, PowerPoint i Microsoft Office na przykład. To wydaje mi się, że daleko nie zajedziemy i to są takie fundamentalne działania, jakby od samego początku, które musimy zrobić my jako eksperci, jeżeli chcemy się nimi mianować i jeżeli chcemy o tym myśleć faktycznie w działaniu, ale także to jest wielkie wyzwanie, w jaki sposób uczyć tych, którzy uczą, czyli nauczycieli, czyli cały system oświaty. Pójdź. Tak, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Cieszę się, że zakończyłaś swoją wypowiedź edukacją nauczycieli, bo tutaj, kiedy mówimy o edukacji medialnej, to najczęściej przychodzi nam wszystkim do głowy edukacja młodych ludzi, prawda? Natomiast my jako Stowarzyszenie Analityków Mediów Elektronicznych, w skrócie SAME, czy też SEIM, podejmowaliśmy właśnie działania edukacyjne i dzisiaj do tego panelu wydaje mi się głównie taką wartością dodaną będzie to doświadczenie, które jako stowarzyszenie zgromadziliśmy w zakresie działań edukacyjnych. I jeśli chodzi o edukację medialną, to powiem szczerze, że takim pierwszym zaskoczeniem, niestety in minus, było to, że ona nie jest głównie potrzebna uczniom i nie jest głównie potrzebna młodzieży, ale jest głównie potrzebna nauczycielom, którzy z tymi młodymi ludźmi są na co dzień.
I wydaje mi się, że to też jest bardzo istotny wątek, który jest podnoszony. On oczywiście nie jest zupełnie pomijany, on jest podnoszony. Natomiast wydaje mi się, że nie wiem, czy Państwo mieli okazję, ale trochę trudno jest szkolić nauczycieli. I wymaga naprawdę ogromu zaangażowania, trudu, jeśli chodzi o dotarcie do nich, żeby oni chcieli się szkolić i przyjmowali tą wiedzę. I my oczywiście znajdujemy takich nauczycieli, bo są fantastyczne środowiska nauczycieli, którzy jakby są bardzo otwarcie nastawieni na takie działania, chociażby grupa nieformalna Supelberwszy, z którymi współpracujemy. Więc są tacy nauczyciele, ale w większości szkół, do których dotarliśmy jako stowarzyszenie, i to jakby właśnie mówię z mojego doświadczenia, z naszego doświadczenia jako stowarzyszenia, nauczyciele, kiedy słyszeli treści, o których mówiliśmy na lekcjach, później pytali, czy takie szkolenie z fake newsów to moglibyście też dla nauczycieli zrobić? Bo oni na przykład wiedzieli, co to jest fake news, ale jak go rozpoznać, jak korzystać ze źródeł, absolutnie nie mieli pojęcia. I takie doraźne metody, które my stosujemy, którymi my posługujemy się jako stowarzyszenie, takie doraźne, czyli że raz w roku, raz na semestr pojawiamy się w danej szkole i szkolimy i rozmawiamy z uczniami, to są świetne zajęcia, one przynoszą naprawdę fajne efekty, to jest wciąż za mało. Ponieważ my jesteśmy raz na semestr, raz w roku szkolnym, a ten nauczyciel, bo najczęściej współpracujemy z wychowawcami, czy też nauczycielami WOS-u polskiego, też tak się zdarzało, to najczęściej te osoby są z nimi na co dzień. I to oni muszą tą wiedzę mieć, aby przy różnych projektach, kiedy, nie wiem, przykładowo ci uczniowie korzystają z internetu, aby stworzyć prezentację, aby wypowiadać się na swoich lekcjach, korzystają z internetu, korzystają z źródeł, ten nauczyciel musi mieć tą wiedzę, aby ich w odpowiedni sposób instruować. Więc ja bym poszła krok do tyłu i właśnie przede wszystkim też jakby skupiła naszą uwagę na edukacji nauczycieli. No okej, ale jakbyśmy jednak, bo ty masz ogromne doświadczenie w jeżdżeniu z warsztatami do szkół średnich, jakbyś podzieliła się takimi najważniejszymi refleksjami, jak te dzieciaki reagują, dzieciaki, no to są osoby w wieku tam 15-19 lat. Jakie są, nie wiem, najczęstsze reakcje na te działania, zarówno Sejm, jak i Indeed, bo też nie oszukujmy się, w sali C podczas kongresu trwała niemal nieustanna możliwość skorzystania z warsztatów z grą planszową Czwarta Władza. Tutaj widzę na sali jedną osobę, która zafascynowała się tą grą, no bo gra edukacyjna, no to niektórym może się kojarzyć, że to jest coś nudnego, wiedzowego, a nasza gra właśnie łączy w sobie elementy rozgrywki z elementami edukacyjnymi i myślę, że dlatego jest taka ciekawa i dlatego tak dużą popularnością cieszą się te warsztaty. Więc jakbyś mogła powiedzieć o takich refleksjach, jak te dzieciaki reagują, o co pytają, co wzbudza ich największe zainteresowanie, a może z czymś się nie zgadzają, a co stwierdzają, że jest boomerskie i już jest nudne i nieciekawe. Jakbyś mogła się tym podzielić? Na pewno takim wnioskiem, obserwacją, która dla mnie była pewnym odkryciem, było to, że ci młodzi ludzie, bo mówię akurat o grupie tak 15-18 mniej więcej, czasami trochę młodsze to były osoby, tak 13-18 powiedzmy, że te młode osoby nie chcą być traktowane jak młode osoby. Absolutnie nie sprawdzały się żadne metody, które nie wiem, mogły być postrzegane przez nie wiem, dorosłych jako infantylne, różne rodzaje nie wiem, zabaw, ćwiczeń. Najbardziej sprawdzały się tak naprawdę wykłady czy prelekcje, czy aktywizujące też ćwiczenia oczywiście, które były przeprowadzane w bardzo profesjonalny sposób, które wskazywały na to, że my traktujemy te młode osoby, tych odbiorców, tą młodzież, jako pełnoprawnych, świadomych, dojrzałych odbiorców. I dla mnie to była duża lekcja pokory, aby właśnie nie mówić, no tak, bo wy nie wiecie, bo nie rozumiecie, bo pewnie, a w tego fake newsa to pewnie uwierzyliście. Więc do tej młodzieży, do której my jeździliśmy, staraliśmy się mieć takie podejście, aby traktować ich przede wszystkim, wiadomo, z szacunkiem, ale właśnie z taką świadomością, że to są odbiorcy, a z uwagi na swój młody wiek i takie podejście, chcą być traktowani tak bardzo w profesjonalny sposób.
Więc to była taka moja pierwsza obserwacja, ale z drugiej strony, kiedy ja sobie myślałam o takim właśnie profesjonalnym, poważnym podejściu, to od razu widzę PowerPointa i ściany tekstu i prezentacji i tak dalej. I wydaje mi się, że to też jest taki ciekawy wniosek, że ta grupa odbiorców jest szczególnie trudna, bo oni z jednej strony wymagają takiego podejścia poważnego, takiego traktowania ich na serio, że tak powiem, a z drugiej strony nie znoszą długich, nudnych treści. Więc trzeba połączyć profesjonalizm, traktowanie ich tak na serio, czyli brak infantylizmu, brak jakichś takich, brak tak traktowania ich jak dzieci. Połączenie tego z czymś krótkim, ciekawym, najlepiej jedno-dwuzdaniowym. Trudne, prawda? Więc to było wyzwanie dla nas i powiem szczerze, że ten program, którym my się posługujemy, scenariusz, przeszedł sporą ewolucję od początku naszych zajęć. Musieliśmy sporo zmienić, właśnie jakby zderzając się z naszymi wyobrażeniami o młodzieży i zacząć tych odbiorców mediów traktować w taki sposób, którego też oni oczekują. Ja tylko doprecyzuję, że my byliśmy w bardzo różnych szkołach i to chyba też jest istotne, żeby to podkreślić, ponieważ to były szkoły zarówno w dużych miastach, jak Toruń, Warszawa, Katowice, szkoły o bardzo różnych profilach, bo zarówno byliśmy zapraszani do bardzo, nie wiem, czy to jest odpowiednie określenie, ale elitarnych klas, gdzie na przykład było 10 osób na sali i to była normalna liczba osób w klasie, w szkole prywatnej, gdzie był konkretny już profil medioznawczy, liceum, tak? Więc bardzo szybkie sprofilowanie w bardzo, że tak powiem, zawężonym zakresie. Więc były też takie szkoły, a z drugiej strony prowadziliśmy szkolenia, to chyba pamiętam, było gdzieś pod Toruniem, w bardzo małej miejscowości, dla technikum rolniczego. I powiem szczerze, że jeśli chodzi o świadomość medialną, akurat ta grupa medioznawcza, ta klasa medioznawcza była wyjątkiem, ale zarówno w dużych szkołach, w dużych liceach, jak i właśnie w klasach niesprofilowanych, czyli nie wiem, chemia, fizyka, chociażby ta klasa rolnicza, ta świadomość była bardzo podobna. I akurat podałam przykład tej klasy o profilu rolniczym nie bez przyczyny, ponieważ właśnie tam, w tej klasie, kiedy rozmawialiśmy sobie o dezinformacji, to były dwie, trzy osoby, które miały tak aktualną wiedzę na temat tego, co się dzieje, jakie pojawiły się aktualnie fake newsy, jaka jest sytuacja polityczna. To nie wiem, czy Państwo sobie zdają z tego sprawę, ale to wśród młodych ludzi jest naprawdę ewenement, że ktoś wie w ogóle, co się dzieje na arenie politycznej. Może kto jest prezydentem, kto jest premierem, czasami też wiedzą, ale taka aktualna wiedza na temat tego, co się dzieje w polityce, to jest naprawdę rzadkość, a tam akurat z tym się spotkaliśmy, więc ciężko było tak naprawdę gdzieś tam utrwalać sobie jakieś, nie wiem, stereotypy czy takie właśnie myślenie, że tu w dużych miastach może być inaczej. Absolutnie nie i to nie miało różnicy, nie miało znaczenia. No to jest ciekawe. Parafrazując słynne słowa Janusza Korczaka, który powiedział, nie ma dzieci, są ludzie. Być może to, co mówisz, prowadzi nas do takiej refleksji, żeby nie jeździć z warsztatami do młodzieży jako jakiegoś osobnego plemienia, tylko żeby spróbować jakby jechać do ludzi, którzy to może mają inną oczywiście perspektywę, ale są nadal ludźmi i próbować z nimi po partnersku dyskutować. Aniu, co myślisz właśnie o takim podejściu, żeby właśnie zmienić trochę paradygmat jakby edukacji medialnej, że my nie jedziemy tutaj z nieboskłonu, nie spadamy na tych nieświadomych ludzi i im tu przekazujemy wiedzę, tylko przede wszystkim staramy się zrozumieć ich perspektywę i wspólnie gdzieś tam wypracować może jak lepiej to wszystko rozumieć. Właśnie tutaj chciałam jeszcze ad vocem, ale twoje pytanie bardzo dobrze jakby zbierze to wszystko, weź w to, co powiedziała Sara, ponieważ w tym, co właśnie opisałaś na podstawie swoich doświadczeń i porównania powiedzmy tych dwóch grup i powiedzmy tych dwóch baniek, to myślę, że bardzo łatwo możemy wyłuskać przynajmniej trzy skutki wpływu właśnie nowych mediów na to, co się zadziało. Po pierwsze, ci ludzie nie chcieli być traktowani jako młodzi,
młodzież czy jako dzieci, no bo w internecie, w mediach społecznościowych oni mają z jednej strony złudzenie, z drugiej strony ta społeczność w taki sposób działa, że wszyscy są równi. Więc niezależnie czy w miarę, jakby z takiego wejścia, nie znając historii drugiego człowieka i rozmawiając, nie wiem, w jakimś wątku tematycznym, możemy poczuć się równi. Niekoniecznie musimy czuć tą stratyfikację, jeżeli chodzi o wiek. Więc to jest pierwszy przykład. Drugi przykład, że niezależnie czy to byli ci z klasy rolniczej czy z Warszawy, mieli taką samą wiedzę aktualną, no dostęp do mediów, czyli z poziomu swojego smartfona mamy dostęp, tak naprawdę mamy to okno na świat. Czyli tę taką trochę paralelę, która była przypisywana mediom od tak naprawdę od kilku dekad, ale mam wrażenie, że dopiero od tej ostatniej dekady albo dwóch ostatnich dekad stała się faktem, czyli z poziomu tego jednego urządzenia, z poziomu tak naprawdę kieszeni i ręki mamy dostęp do wszystkiego. A trzeci wątek to tego, że mimo tego, że oni chcieli być dorośli, to nie chcieli czytać ściany tekstu. No bo o tym też właśnie mówi to, co ostatnio bardzo modnie się nazywa TikTokizacją życia, że nowe media też wpływają na sposób postrzegania rzeczywistości i pewne przyzwyczajenia estetyczne, od których już nie chcemy uciec. Czyli, że to ma być ta wersja instant, to ma być bardziej to, o czym też mówił, zwrot wizualny, że dużo więcej komunikatów wizualnych niż tych merytorycznych, tekstowych i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli mamy mówić właśnie o wpływie nowych technologii, to ten przykład jest doskonałym przykładem, od której strony to ugryźć. I na tym można budować w ogóle założenia edukacji medialnej i w jaki sposób rozmawiać nie tylko z młodzieżą, ale też z dziećmi, ze studentami, z dorosłymi o pojmowaniu rzeczywistości, interpretowaniu tej rzeczywistości i wytwarzaniu tej rzeczywistości od siebie. No bo to, co my robimy na swoich profilach społecznościowych, to jest nic innego jak wytwarzanie pewnej narracji i wytwarzanie pewnej rzeczywistości, w której chcemy żyć, albo chcemy, żeby inni myśleli, że w takiej żyjemy. Jeśli chodzi w ogóle o młodych ludzi, to ja mam takie wrażenie, być może mylne, ale że istnieją dwa wykluczające się dyskursy na temat młodych ludzi i młodzieży, które żaden z nich nie jest prawdziwy. Znaczy, jeden dyskurs, z którym ja miałem do czynienia, który promowany był jeszcze przez świętej pamięci panią profesor Krystynę, Krystynę Szafraniec, która niestety w tym roku zmarła, ale była wybitną socjolożką związaną z ośrodkiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tym niemniej właśnie pani profesor lansowała, mam wrażenie, taki dyskurs młodzieży jako tego wyidealizowanego elementu społeczeństwa, który jest nośnikiem zmiany społecznej i takiej wielkiej świadomości i czegoś nowego i świeżego powiewu. Czyli taki dyskurs gloryfikujący młodzież, a z drugiej strony mamy dyskurs mówiący dokładnie odwrotnie. Młodzież to są ludzie, którzy dopiero muszą się dowiedzieć, na czym polega świat, dopiero muszą zrozumieć, swoje przeżyć, za przeproszeniem w tyłek dostać od życia i dopiero wtedy zrozumieją, na czym polega życie. Ja mam takie poczucie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że oba te dyskursy są fałszywe, że one jakby nie trafiają w sedno, czyli w to, że ludzie młodzi są jacy są. To znaczy oni pojawiają się w pewnym kontekście, który oczywiście, na który nie mają wpływu, chociażby nowych technologii, które siłą rzeczy goszczą w ich kieszeniach, w ich torebkach, w ich umysłach nieustannie i to jest fakt. I teraz zamiast na przykład narzekać na to, jacy ci młodzi ludzie są uwieszeni u tych smartfonów, może zrozummy, że oni po prostu w taki kontekst społeczno-technologiczny weszli, bo nie mieli innej opcji. No bo warunki strukturalne są tworzone poza jakby możliwościami jednostek. One po prostu wchodzą w te konteksty, w te sieci powiązań. I może my zamiast narzekać albo gloryfikować, powinniśmy po prostu rozumieć ich konteksty, bodźce, które na nich oddziałują. I w tym kontekście, w tym planie jakby planować programy edukacji medialnej i tego, żeby uwrażliwiać ich na pewne kwestie, żeby wskazywać pewne ścieżki, pewne
elementy, które może sprawiłyby, że oni sami by doszli do pewnych rzeczy, że nie trzeba im tego właśnie na ścianie tekstu PowerPointowego wyświetlać, tylko że oni sami poprzez proces myślowy do tego dojdą. Co myślicie o takim właśnie zrównoważeniu dyskursu na temat młodych ludzi? Pamiętajmy, że dzisiejsi 20-latkowie nie wiedzą, co to jest świat bez internetu i bez nowych technologii. I nam bardzo łatwo jest pedagogizować i mówić, jakie te nowe media i w ogóle technologia niesie zagrożenia, ale oni na przykład nie mają naszych doświadczeń. Bo ja na przykład pamiętam, jak pisałam referat w 5 klasie o Inkach i drukowałam u rodziców na komputerze teksty, które pisałam, przepisywałam albo tworzyłam korzystając z encyklopedii i sobie przyklejałam nie w prezentacji w PowerPoincie, tylko na kartonie, tak się kiedyś robiło prezentacje. I ja wiem, jak korzystać z encyklopedii, ale jak w 2016 roku robiłam badania do swojego doktoratu i jednym z moich respondentów był nauczyciel języka, młody nauczyciel języka niemieckiego w liceum, i on mi wtedy powiedział, i rozmawialiśmy właśnie o korzystaniu z technologii w pracy, w życiu prywatnym i tak dalej. I on mi powiedział, no słuchaj, w liceum moi uczniowie nie potrafią korzystać ze słownika takiego kartkowego. I ja już zrezygnowałem, ja już wolę, żeby oni sobie w PONS-ie, w telefonie poszukali tego tłumaczenia, bo wtedy to będzie trwało 10 minut, a jak ja im dam papierowe słowniki, to oni będą mi w tych słownikach szukać pół godziny, czyli prawie całą lekcję. I z jednej strony my sobie teraz powiemy, te dzieci, te współczesne dzieci nie mają już tych kompetencji, w ogóle to jest pewnie jakieś upośledzenie już intelektualne, żeby nie potrafić korzystać z papierowego słownika, a z drugiej strony no to jest też opowieść o naszych rodzicach, którzy nie potrafią na przykład korzystać z cyfrowego słownika. Jak mówimy sobie tu już o dyskursach, to ja lubię też dyskurs Margaret Mead o kursurach prefiguratywnych, figuratywnych i postfiguratywnych, czyli czy my się uczymy od starszych, czy my się uczymy od młodszych, czy my się uczymy od rówieśników. No i my gdzieś jesteśmy zatraceni w rywalizacji między tymi ustawieniami. A w tym świecie, w jakim żyjemy, myślę, że powinniśmy korzystać po trosze z każdego z tych modeli. Bo jeżeli my chcemy budować kulturę, chcemy budować społeczeństwo, które szanuje tradycje, które kultywuje tradycje i gdzieś ta tradycja będzie przetrwalnikiem do tożsamości chociażby narodowej czy do tożsamości obywatelskiej, którą bierzemy od starszych, no to też musimy gdzieś puścić i wpuścić też tę wiedzę, którą możemy dostać od młodszych. Dlatego mam wrażenie, że właśnie budowanie pewnych świadomości, mostów międzypokoleniowych jest bardzo ważne w dzisiejszym świecie, bo tych różnic będzie coraz więcej i to też będzie prowadziło do coraz większego skłócenia, niezrozumienia i zamknięcia między kohortami wiekowymi. Czyli wydaje mi się, że ten dyskurs, tak, który młodzież postrzega jako tą, która dopiero musi się nauczyć, dla której nie ma przyszłości i tak dalej, to są ci najgorsi, a ta dzisiejsza młodzież, tak się mówi. Wydaje mi się, że to jest bardzo prosta droga do zamknięcia dostępu do tych młodych ludzi, że oni potrzebują, że aby w ogóle dotrzeć do nich z edukacją medialną czy jakimkolwiek przekazem, to trzeba próbować ich zrozumieć. I wiem, że to może brzmi tak bardzo wzniośle, ale ta perspektywa właśnie, to postrzeganie ich jako osoby, które no dzisiaj to oni już nic nie potrafią, ze słownika nie potrafią korzystać, czyli takie właśnie po podejście trochę oceniające, wydaje mi się, że bardzo często staje się taką barierą po prostu pomiędzy nami jako, nie wiem, edukatorami, a nimi jako odbiorcami. I zastanawiałam się właśnie na tym, co wcześniej tutaj padło na panelu, że może powinniśmy ich edukować właśnie nie jako młodzież, tylko jako jakąś grupę odbiorców. I tak sobie pomyślałam nad takim pomysłem, tak rzucam teraz luźno, że może warto byłoby zorganizować dla nich
warsztaty edukacyjne czy zajęcia edukacyjne z nauczycielami. W sensie, że są i nauczyciele, i uczniowie, i uczymy ich razem. I oni razem robią ćwiczenia. W każdej grupie jest na przykład nauczyciel. W sensie mamy, nie wiem, czterech uczniów i jeden nauczyciel na czterech uczniów i jeden nauczyciel, tak, czyli pięcioosobową grupę. I takie warsztaty, myślę, że to mogłoby przynieść jakieś inne efekty, bo okej, z jednej strony oni mogliby się czuć trochę onieśmieleni w obecności nauczyciela, ale z drugiej strony ten nauczyciel też byłby uczniem na tych zajęciach, tak? On nie byłby nauczycielem. I ja pamiętam, jak kilka razy były takie sytuacje, bo niestety w większości przypadków, jak byliśmy w szkołach, to nauczyciele pytali, czy możemy wyjść w tym momencie. I oni nie byli obecni na naszych zajęciach. Czasami tak się zdarzało. A czasami byli nauczyciele na naszych zajęciach i nawet zadawali pytania. I powiem szczerze, że podejście młodych ludzi wtedy było zupełnie inne. Kiedy widzieli, że nauczyciel był zainteresowany, że był zaangażowany, że dla niego też to jest coś ważnego. I szczególnie dobrze wspominam, akurat to była nauczycielka z Torunia, z trzeciego LO, kiedy mówiliśmy na przykład właśnie o manipulacjach i o różnych formach manipulacji graficznych i ona mówi, i pokazywaliśmy przykłady, tylko wiecie, grafiki, tylko zdjęcia na prezentacji i ta pani nauczycielka mówi, o widzicie, ja się na to nabrałam, tak? I ona też pokazywała, że dla niej to jakby jest istotne i jej to też dotyczy. I myślę, że takie przełamanie trochę tej bariery między tymi grupami też mogło być jakimś rozwiązaniem. A co państwo sądzą na ten temat? Bo nie ukrywam, że bardzo nas ciekawi też perspektywa osób, które są na sali. Jeżeli ktoś z państwa chciałby skomentować, zadać pytanie albo podzielić się jakąś swoją refleksją, to zachęcamy. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Ja mam taką uwagę w duchu właśnie kształcenia przez całe życie. To jest właściwie taki przypadek dosyć dobry, który to ilustruje. Chodzi mi o to, że obecnie obowiązująca ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym ma fatalne konsekwencje dla procesu edukacyjnego. No może nie uczniów, ale ja też w zeszłym roku na przykład miałem bardzo dużo wykładów w szkołach średnich, liceach i wszystko było fajnie. Ale powiem, o co chodzi. Chodzi o to, że no, mamy do czynienia z jakąś degradacją w ogóle obecności nauczycieli akademickich i badaczy w kontaktach z środowiskiem i otoczeniem. Ja na przykład, jako przykład podam tę sytuację, jaką mam dzisiaj. 1 listopada dyrektor mojego instytutu wydał zarządzenie, w którym nakazał w trosce o wysoką jakość działalności naukowej uczęszczać tylko na konferencje, które są organizowane przez jednostki ocenione na B+, przez ministerstwo. Tutaj by pan nie mógł być. W związku z czym odmówił mi sfinansowania tej konferencji. Na szczęście ja złożyłem jakby akces w ostatnich dniach października. Absurd, po prostu absurd. I to w ogóle jest kompletnie sprzeczne z różnymi zapisami w ustawie, że jednym z najważniejszych misji uniwersytetu jest oddziaływanie na środowisko. No ale jak mam oddziaływać na środowisko, jak nie wolno brać udziału w takich przedsięwzięciach? I dalej jeszcze, kolejna rzecz, która moim zdaniem no, wpływa na to, że coraz bardziej jakby ta polska nauka się degraduje i w ogóle jakby traci wartość w życiu społecznym takim w skali makro. On się mnie zapytał, gdzie ja opublikuję swoje wystąpienie. Ja powiedziałem, że w Dyskurs i Dialog mają takie czasopismo. On mi powiedział, żebym tu nie publikował, że jak mi się nie chce pisać po angielsku, to on mi znajdzie pieniądze i przetłumaczy, bo to pismo ma tylko 20 punktów, a on by chciał mieć 70. Ja mu odmówiłem. Ale prawda jest taka, że większość ludzi nie odmawia, wręcz przeciwnie. Większość ludzi albo pisze po angielsku, albo tłumaczy na angielski, wysyła za granicę swoje teksty, bo potem są nagrody rektora i jak się opublikuje wysokopunktowanym, to się dostaje tam powiedzmy 5000 nagrody i się opłaca, prawda? Tylko że wszystkie te rzeczy są po prostu eksportowane do Stanów, do Niemiec, do Wielkiej Brytanii. Nic nie trafia do Polski i no, po prostu z czego mają nauczyciele korzystać? Z czego inteligencja polska ma korzystać? Dostęp do tych wysoko punktowanych czasopism trzeba płacić po prostu. Jest paywall, koniec.
A kto będzie chodził do jakiejś biblioteki uniwersyteckiej, żeby znaleźć jakiś prawda, artykuł na ten temat? Dlatego coraz mniej będzie takich tekstów, coraz mniej będzie samorefleksji, coraz mniej będzie właśnie jakby tego, co być powinno, bo te badania prowadzone przez naukowców teoretycznie, no powinny właśnie trafiać do ludzi. Tak jak pan na przykład tutaj w poprzednim panelu zaobserwował, że fake newsy są podawane w formie anegdotycznej i żadne fact-checking tego nie sprawdzi, no to gdyby pan to opublikował w jakimś prawda, artykule po polsku, gdzie ludzie by to czytali, to oni by sobie to jakby sami ten fact-checking wtedy mogli udoskonalić samym sobie. Także moim zdaniem pod tym względem ta reforma no, coraz więcej jakby takich no, dramatycznych konsekwencji przynosi. To się oddziela w ogóle od jakby tej przepływu wiedzy po prostu pomiędzy różnymi poziomami w społeczeństwie. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten głos. Tam mamy kolejny. Nie wiem, ty chyba, Aniu, chciałaś coś powiedzieć. Tak, bo jeżeli chodzi o kwestię anomalii w systemie akademickim, to my zapraszamy do naszego raportu Science and Diagnoza kondycji psychicznej i dobrostanu młodych naukowców w Polsce. Właśnie pracujemy nad aplikacją mobilną wspierającą dobrostan młodych naukowców i pracowników wiedzy. Nie tylko w Polsce, bo prawdopodobnie te problemy są też skalowalne w ogóle globalnie. Natomiast to, czym my się zajmowaliśmy w BTech Think Tank przez ostatnie półtora roku, to są właśnie badania z młodymi naukowcami o ich perspektywach w ogóle rozwoju, ale też o ich motywacjach i o problemach, z którymi się spotykają. I to nie chodzi o to, że polscy naukowcy są gorszej jakości niż ci zagraniczni czy amerykańscy, tylko że system, w którym muszą realizować tę naukę, jest obarczony tyloma patologiami i tyloma przywarami zamiatanymi pod dywan i tak naprawdę uprawomacnianymi przez poczucie władzy i przez instrumenty zarządzające na akademii, że coraz więcej naukowców albo odchodzi do biznesu i w te ciągi komercyjne, albo po prostu zaczyna działalność na swoją rękę, albo tak na przykład jak ja się obroniłam w 2020 roku, rozpoczynamy własną działalność na rzecz społeczeństwa, czyli założyliśmy organizację pozarządową. Nie publikujemy za punkty, pracujemy bezkosztowo, natomiast mam wrażenie, że realizujemy właśnie tę misję, którą powinny realizować instytucje publiczne, a które przymykają na to oko. A kiedy rozmawiałam ze swoim promotorem, który ma 40 kilka lat, o pierwszych wynikach tych badań, typu powiedziałam mu, słuchaj, wiesz, no rozmawialiśmy z tymi studentami, młodymi doktorantami i oni mówią, że im brakuje takich podstawowych narzędzi, typu w jaki sposób pisać granty albo w jaki sposób pisać teksty naukowe. Bo w momencie, kiedy student dostaje się na studia trzeciego stopnia i zaczyna być doktorantem, on przez społeczeństwo jest traktowany jako niezwykle inteligentny, a przez struktury akademickie uważany jest jako człowiek, który po prostu te wszystkie umiejętności miękkie powinien już posiadać, bo nie wiem, spadły mu z nieba. A to wszystko są kompetencje do wyuczenia i tak naprawdę to są kompetencje warsztatowe. Ale też z trzeciej strony, co pokazały nasze badania, to nie jest też kwestia promotorów czy osób, które prowadzą tych doktorantów, bo oni sami nie mają ani przestrzeni, ani nie mają też instrumentów. Nikt im nie sponsoruje szkoleń, czy nie ma w ogóle, nie wiem, takich studiów podyplomowych z tego, jak być promotorem. I to jest ten problem, znowu taki fundamentalny, bo tu nie chodzi o jakość kształcenia i o wypracowywanie teraz takich twardych standardów, tylko trochę chodzi o taką empatię i relacje między ludźmi, od których trzeba zacząć. To jeszcze tu krótkie pytanie i za chwilę. W sumie zaczynając tak zabawnie od pewnego plot twistu, pan tu wspomniał, że ja bym nie napisał tego, co powiedziałem i nie opublikował po polsku. Tak się zabawnie składa, że w dyskusji i dialogu napisałem o tym artykuł, o tej anegdotyczności i to jeszcze zanim było punktowane, więc tak też jest. Trzymając się tego zanim to było wątku, modne. A w sumie w dyskusji i dialogu też ciekawe nazwiska się pojawiają, więc jak widać jest ta chęć, żeby w tym ten impact był taki nieparametryzowany.
Ale tutaj chciałbym odwołać się do tego, co mówiła Sara a propos tej wspólnoty międzypokoleniowej, to co też Ania też trochę zaznaczała i dać jako taki komentarz własne doświadczenia. Miałem okazję współorganizować takie badania w trakcie hackathonu, gdzie zespoły uczestniczące w tworzeniu aplikacji były międzypokoleniowe. Z jednej strony byli zaangażowani społecznie seniorzy, a z drugiej strony byli studenci naszej uczelni. I ku naszemu zaskoczeniu bardzo łatwo nawiązywały się zespoły, współprace, które skutkowały w bardzo fajnych, w bardzo oryginalnych pomysłach. Więc właśnie jest wielki potencjał w tej współpracy. Ja tutaj podzielam taki optymizm, że jest wielki potencjał w młodych ludziach. Tutaj odwołując się do poprzedniego panelu, tam padły takie słowa, że ta młodzież to jest taka i uzależniona od tych mediów, jak od papierosów. No już nie zdążyłem wtedy dodać. Użycie papierosów i mediów społecznościowych wśród młodzieży są mniej więcej skorelowane, podobnie niskie w stosunku do starszych kohort. Ale właśnie myślę, że to w edukacji medialnej też jest ważne. Ta umiejętność wyjścia poza swoją grupę i budowania tych pomostów między tożsamościami. I myślę, że właśnie tutaj w waszej dyskusji to fajnie wybrzmiało. Tak, bardzo proszę. Ewa Śpiewak, ja chyba jestem jedną z bardzo niewielu, o ile nie jedyną osobą tutaj, po pierwsze już trochę zaawansowaną wiekowo, ale bardzo zainteresowaną. Bardzo dziękuję za przygotowanie tego kongresu. Było dla mnie niezwykle interesującym doświadczeniem. Niesamowicie ubolewam nad tym, że tutaj nie ma moich rówieśników. To jestem prawie w szoku. Myślałam, że się prawie że nie dopcham do tego, żeby zostać zarejestrowaną. A tutaj to, co widzę, niestety te puste krzesła tak mi taką myśl dają, że powrót do rzetelności, czy jest możliwy. Niestety, ja od wczoraj sobie odpowiadam na to pytanie nie, a przynajmniej ja tego nie dożyję. Najprawdopodobniej, nie wiem jak moje dziecko, mam nadzieję, że mój wnuk, jeśli chodzi, ale on ma 6 lat, jeśli chodzi o to, co międzypokoleniowe, może jestem wyjątkiem, ale tutaj jakby nawiązując do tego, co mówiła pani Sara, ja swego czasu, mam dziecko tak mniej więcej w waszym wieku, ma 30 parę lat, ja swego czasu kiedyś uczyłam moją córkę, ale chyba jeszcze więcej uczyłam się od niej. Teraz jestem na etapie, że oczywiście uczę, no już nie za bardzo, że wychowuję, bo to rodzice są od wychowywania, ale uczę różnych rzeczy swojego wnuka. Myślę, że jeszcze więcej ja uczę się od niego. Ja mam nadzieję, że ja nie jestem jakimś wyjątkiem. Mam nadzieję, że jest dużo, dużo więcej takich ludzi. Bardzo szkoda, że nie ma ich tutaj, bo być może moglibyśmy odpowiedzieć tak na to pytanie. A państwu bardzo dziękuję za świetną organizację. Na pograniczu geniuszu jest to, że na identyfikatorze napisaliście program. Ja uczestniczyłam swego czasu w bardzo wielu konferencjach, spotkaniach, szkoleniach. Nigdy się z tym kiedyś nie spotkałam. Może to jest taka nowość, ja nie jestem może na bieżąco, ale to jest świetny, świetny to jest pomysł. I w ogóle życzę wam powodzenia. Oczywiście przez Facebooka trafiłam na was i się zarejestrowałam. Tutaj panią Annę może uspokoję. Wiele osób z mojego pokolenia korzysta z WhatsAppa, korzysta z Messengera. Jestem oczywiście na Facebooku, jestem na Instagramie. Dołączę do waszych followersów, o ile mi podejdziecie. Dziękujemy bardzo. Wszystko. Wiemy, że korzystacie państwo. To nie jest tak, że nie korzystacie. Okay, wiemy, że tam jesteście. Okej. Okay. I to wszystko, panie prezesie, dyrektorze, szacun. Świetne to było. Bardzo, bardzo dziękuję. No bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, to nie było ustawione. Pani nie jest aktorką, której zapłaciliśmy, żeby to powiedziała, naprawdę. Natomiast bardzo dziękuję zarówno za Pani wypowiedź, jak i wypowiedź Pana Marcina Galanta, bo no, my to czasopismo tworzyliśmy od początku, od podstaw i w ciągu niespełna 2 lat od powstania dostaliśmy się na listę czasopism punktowanych ministerstwa. Owszem, jest to tylko 20 punktów, ale
uwierzcie Państwo, żeby to zrobić, to nie jest takie proste, a nam się udało. Więc bardzo dziękuję, że to ktoś to docenia, że Pan odrzuca w pewnym sensie propozycję napisania tekstu za 70 punktów gdzieś tam za granicą i chce wesprzeć swoim tekstem czasopismo, które jest na początku swojej drogi, ale jest stworzone absolutnie od podstaw przez ludzi, którzy chcą coś zmienić, po prostu chcą jakąś zmianę społeczną przeprowadzić i dotrzeć też do właśnie polskiego odbiorcy. A propos zmian, proszę Państwa, i wpływu być może na prawo, na system, który mamy, to mamy dla Państwa niespodziankę. Tak jak tu siedzimy, jesteśmy przedstawicielami trzech organizacji pozarządowych. Ania Kalinowska, Fundacja Bitech Think Tank, Sara Smyczek-Gołębiewska, Stowarzyszenie Analityków Mediów Elektronicznych, ja oczywiście Instytut Dyskursu i Dialogu. No i chcielibyśmy Państwu obwieścić, że właśnie teraz ogłaszamy, że powołujemy Federację na Rzecz Lepszej Debaty Publicznej. I jest to bardzo ambitne przedsięwzięcie, które marzyło się mi, przynajmniej na pewno, mam nadzieję, że Wam również, od kilku lat, bo uważamy, że konsolidacja środowiska po to, żeby iść w stronę zmian w prawie, ale też żeby promować właśnie mądrze rozumianą edukację medialną, żeby promować dobre, zdrowe inicjatywy, które troszeczkę nas wyzwolą od pewnych naszych nawyków komunikacyjnych, zmienią może media, że to jest niezbędne, żeby właśnie się konsolidować i wspólnie iść tą drogą. Więc ogłaszamy po raz pierwszy, Państwo jesteście pierwszymi osobami, które to słyszą, że rozpoczynamy właśnie budowanie tej koalicji, federacji. I oczywiście zachęcamy przedstawicieli tutaj, którzy są i na przykład reprezentują jakieś organizacje, do dołączania do tego przedsięwzięcia. Już w poniedziałek na naszych Facebookach, mediach społecznościowych ogłosimy to oficjalnie już w mediach społecznościowych, że no, można po prostu zgłaszać się do nas, żeby współtworzyć to przedsięwzięcie, które ma być absolutnie demokratyczne. To nie jest tak, że my tutaj we trójkę będziemy tutaj zarządem, który będzie zarządzał nowymi organizacjami. Nie. Idea tego jest taka, żeby wszyscy mieli równe prawa. Wszystkie organizacje, które założą tę federację, żeby po prostu były równo traktowane i żeby miały równe prawo głosu i decydowania o tym, co się będzie działo z tą federacją, bo jest co robić, zgodzicie się Państwo. Ja proponuję, żebyśmy tak symbolicznie do zdjęcia sobie ręce uścisnęli, żebyśmy przepraszam, bo mi tutaj technologicznie, jakoś tak, we trójkę. O, jakoś tak. A, okej. Okay. No dobrze. Może tak? Okej, proszę Państwa, to jest ten moment, kiedy zawiązujemy Federację na Rzecz Lepszej Debaty. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Muszę też z przykrością ogłosić, że właśnie dobiegł końca w tym momencie pierwszy Kongres Debaty Publicznej, który zorganizowaliśmy jako Instytut Dyskursu i Dialogu, oczywiście z wieloma partnerami, między innymi Fundacją Bitech Think Tank, między innymi z Klubem Jagiellońskim, z wieloma innymi podmiotami. I bardzo z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy dołożyli chociaż najmniejszą cegiełkę do budowania tego wydarzenia. Przede wszystkim całej ekipie Instytutu Dyskursu i Dialogu, która przez ostatnie miesiące ciężko pracowała, żeby to tak wyglądało, jak wyglądało, żeby program był z tyłu wydrukowany i wiele innych detali, o których nie będę tutaj mówił. Bardzo serdecznie dziękuję też wszystkim panelistom, panelistkom, moderatorom, moderatorkom, tym, którzy zgłosili swój referat, tym, którzy cokolwiek powiedzieli albo tylko słuchali, byli obecni, tym, którzy grali w grę planszową Czwarta Władza. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję. Dziękuję również Marlenie Sztyber, która pełniła tutaj rolę naszej, tak żartobliwie mówimy, Grażyny Torbickiej, prowadzącej, która świetnie się z tego zadania oczywiście wywiązuje. No i co? Za 3 lata się widzimy. Obiecuję Państwu, że się spotkamy. Mam nadzieję, że Państwo też z nami będziecie. A tymczasem kończę oficjalnie pierwszy Kongres Debaty Publicznej. Dziękuję bardzo.